Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemoc. Dalej w serii Blokerci. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o wstydzie. Jak każda emocja, tak i wstyd jest... Dobra. Jej funkcją jest regulacja zachowań. Nie ma emocji złych i dobrych, a współczesna popduchowość i poppsychologia i współczesna mądrość ludowa internetowa usilnie próbują nieprzyjemne emocje utożsamić ze złem. I osoby typu Only Good Vibes będą bardzo postulowały, by nie odczuwać i nie wyrażać gniewu oraz by nie odczuwać, ale przede wszystkim nie powodować wstydu u innych. Jest to toksik na maksa, jest to bierna agresja, level ultra, super, mega, heavy duty i heavy heart. Gorzej już nie można. Dlaczego to spychanie nieprzyjemnych emocji w sferę nie wywołuj i nie odczuwaj jest takie toksyczne? Dlatego, że to jest zakazanie ludziom bycia ludźmi, bycia sobą, odczuwania w naturalny sposób i reagowania w sposób, który ewolucyjnie przetrwał. Ewolucyjnie pozwolił nam tworzyć społeczności. Nie będzie dobrze, jeśli nie będziemy odczuwać gniewu. Nie. My go będziemy odczuwać zawsze, bo to jest nasza natura. Będziemy go odczuwać wtedy, kiedy jest na niego pora, albo kiedy nie jest na niego pora, tylko nasze porąbane jakieś skrypty dysfunkcyjne nam to podpowiadają. Więc będziemy go odczuwać, ale jest ogromna presja społeczna na to, by iść w wyparcie i zaprzeczenie. Wyparcie i zaprzeczenie oraz inne mechanizmy obronne polegające na jakiejś formie negacji tego, co czuję i co widzę i co rozumiem, rozchwiewają układ dopaminergiczny. A układ dopaminergiczny to jest układ, który jest odpowiedzialny za to, żeby było logicznie i po ziemi, a nie w psychozie. I jeśli jest usilny nacisk społeczny, internetowych mądral, by robić sobie coś takiego, to znaczy, że na przykład wstyd jest odczuwać gniew, bądź ponadto nie zawstydzaj innych, nie wyrażaj gniewu, tylko jeśli ci coś nie odpowiada, wyraź to miło. I w ogóle, żeby zawsze było miło, to krzywdzimy nasze układy dopaminergiczne i efekt u niektórych będzie taki, że się psychoza rozwinie. Ale też jako społeczeństwo mamy psychozę. Rozumiecie? Świadomość zbiorowa takiego społeczeństwa jest chora na psychozę. Wówczas serwuje sobie psychozę, czyli wewnętrzną niespójność. No i wstyd. Gniew, często użycie gniewu zmierza do tego, żeby u kogoś wywołać poczucie wstydu. I oczywiście wielce troskliwe, only good vibesowe klimaty psychoprzyjemniackie, bo nie powiem, że psychohigieniczne, uważają, że jeśli chcesz kogoś, lansują pogląd, że jeśli chcesz kogoś zawstydzić,
to znaczy, że przemawia przez ciebie twoje ego i powinieneś się od tego uwolnić. Bo wszyscy jesteśmy tacy sami, bo tacy... Rozkwitające coraz bardziej przerażająco środowiska neomarksistowskie chcą, byśmy negowali coś takiego jak prawo naturalne. Jest to aberracja w najwyższym stopniu. Ona się przejawia na różnych polach, od jedzmy robaki poprzez nie zawstydzajmy na przykład właśnie. Tymczasem wstyd jest emocją, która reguluje co? Zastanówcie się chwilę. Ona reguluje nasze zachowanie do jasnej anielki. Jeśli zrobimy coś, za co się wstydzimy, to prawdopodobnie drugi raz tego nie zrobimy. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie zrobimy lub będziemy robić rzadziej, lub zmodyfikujemy formę tego, jak robimy. To nie jest nic złego. Natomiast właśnie te wszystkie takie misiowo, mięciutkowo, miłowo, psycholo mówią tylko i wyłącznie o toksycznym wstydzie. I oczywiście toksyczny wstyd istnieje. Ale to nie znaczy, że każdy wstyd jest toksyczny, a wiecie, bajzle semantyczne, bałagany semantyczne, które służą właśnie tworzeniu tego fog Susana Fowardowskiego, czyli Fear, Obligation and Guilt, lęk, poczucie zobowiązania i wina, próbują, wiecie, przekonać, że każde poczucie wstydu jest wywołane szantażem emocjonalnym typu fog. A nie jest. Pamiętajcie, tutaj pozdrawiam zmęczonego życiem człowieka złego. Zmęczony życiem człowiek zły przypomniał kiedyś tutaj na kanale coś, co kiedyś powiedziałam i nawet na to za bardzo nie zwróciłam uwagi, nie na tyle, by to zapamiętać. Że prawda jest prosta i trzyma się kupy, a iluzja ma wewnętrzne sprzeczności. I zobaczcie, jak taki tylko pozytywny, only good vibesowy, delikatny, miły, misiowy przekaz jest wewnętrznie niespójny. To znaczy, jeśli ktoś się zachowa w sposób, który jest jakoś destrukcyjny, bo niekoniecznie krzywdzący, ale destrukcyjny dla społeczności w ogóle, dla ludzi o różnym stanie psychicznym, to nie wolno mu odpowiedzieć. Bo zaraz jest hurdur, że ty jesteś agresywny, albo właśnie, że tobie ego, wiesz, wybija dekiel, jak w szambie, bo nie oceniaj, abyś nie był sądzony. Jest tak duży nacisk na to, by nie było agresji, że nie wolno reagować na agresję, nie wolno się wypowiedzieć na temat agresji, a przynajmniej nie wolno się wypowiedzieć w sposób inny, niż taki mamusiowo, mięciutkowo, milusiowo, delikatny, by przypadkiem nie urazić osoby, która zachowała się w jakiś chamski sposób. I wiecie, sarkazm, ironia, przysryw, hiperbola, nazwanie rzeczy po imieniu, nazwanie rzeczy wulgaryzmem po imieniu. Zapytanie się, co ty mi tutaj w ogóle wiesz? Zapytanie się, czy ciebie odcięło od rozumu? Co ty pierdolisz? Po prostu.
to jest agresja w tym, wiecie, w tym misiowo-pozytywnym fogu. Czyli do agresji należy podchodzić z takim, wiecie co to jest? To jest nieuświadomione poczucie wyższości. Trzeba podchodzić jak taka pani przedszkolanka do małego dziecka, które jest uczone komunikacji bez przemocy. Czyli z wyższością tak naprawdę. Bo jeśli ty mówisz do drugiego człowieka, co ty mi pierdolisz tutaj za kocapoły? Ty weź w ogóle, zobacz co ty mówisz, ty weź w ogóle puknij się w ciuko. Stary, o co ci chodzi? Czy ty nie widzisz na przykład, że wiesz, lansując jakiś pogląd, ty podkopujesz ten pogląd i nie ma logiki w tym co mówisz, no nie widzisz tego, tak? To zwracasz się jak równy do równego, czyli z szacunkiem. A jak tak się zwracasz, jak taka dobra pani, która się bardzo stara nie urazić twoich uczuć i wyrazić w ogóle szacunek do ciebie w najwyższym stopniu i obejść się z tobą delikatnie, to znaczy ty po prostu nie rozumiesz jak się powinieneś zachowywać i ja ci wytłumaczę, to jest traktowanie bez szacunku, to jest traktowanie dorosłej osoby jak dziecko. I właśnie te takie misiowe różne środowiska, osoby, nurty proponują, byśmy wszyscy nawzajem traktowali się jak dzieci. Tylko że, słuchajcie, jak dorosłe dziecko powinien, nie? Tylko że jeśli ja ciebie traktuję jak dorosłe dziecko i ty mnie traktujesz jak dorosłe dziecko, to tutaj nie ma spójności i logiki, prawda? Czyli to jest jakaś iluzja, jakieś gaslighting. Jakiś publiczny, społeczny gaslighting. Dorosła osoba jest w stanie przyjąć wszelki sarkazm, krytykę, jeśli ona dotyczy, jest merytoryczna, tego ludzie nie rozumieją również, i wszelkie krytyki merytoryczne odbierają jako ataki personalne. Jeśli nie wolno ci użyć narzędzi, które wywołają wstyd u drugiej osoby, gdy ona się zachowała autokompromitująco, to tobie nie wolno jest użyć podstawowego narzędzia regulacji porządku społecznego. Ponieważ wstyd jest podstawowym właśnie narzędziem stworzonym przez naturę do tego, byśmy regulowali zachowania w stadach. I jasne, on może być używany źle, ponieważ w łapach człowieka wszystko może być użyte źle. Ale to, że coś może być użyte źle, nie znaczy, że samo w sobie jest złe. Tak jak nóż, tak? Można kanapkę zrobić. Myślę, że w ogóle nie powinnam nawet tłumaczyć tej metafory, bo ona jest powszechnie znana. No, ale już dobra. Ten film ma drugą, całkowicie nieocenzurowaną wersję dla wspierających. Fundacja Przemocnie nie jest dotowana przez Rzeczpospolitą Polską ani Unię Europejską. Utrzymuje się wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych odbiorców oraz klientów. Dlatego, jeżeli doceniasz naszą twórczość i chcesz mieć dostęp do bogatego archiwum naszych dotychczasowych filmów, zostań wspierającym. Kliknij w Wesprzyj i uruchom subskrypcję za jedyne 30 zł miesięcznie. Wspierając kanał, będziesz miał też dostęp do rozszerzonych, nieocenzurowanych i bardziej osobistych wersji naszych filmów i innych informacji, które podajemy do wiadomości publicznej. Jeżeli któryś nasz film wyjątkowo ci pomógł, bądź przypadł do gustu, kliknij w podziękuj i wybierz jedną z czterech kwot,
za którą wykupisz możliwość podziękowania nam w specjalnie przeznaczonym do tego komentarzu. W obu przypadkach kieruj się instrukcjami, które wskazuje Ci serwis YouTube. Są bardzo proste i czytelne. Dziękujemy. 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 Do czego to prowadzi? Do rozpadu społeczeństwa. Jeśli system nie może się samoregulować, to przestaje funkcjonować. Wiemy to, tak? Wiemy to z biologii, wiemy. Wiemy to z fizyki, z chemii, tak? Z informatyki. Z astronomii. Astrofizyki. Z każdej nauki w zasadzie. Wiemy, że system jest systemem, jeśli się do jasnej, ciasnej samoreguluje i samoutrzymuje. A żeby się samoutrzymać, musi się samoregulować. A jeśli się nie samoutrzymuje i nie samo się reguluje, to dochodzi do upadku tego systemu. System społeczny samo się reguluje dzięki naturalnym, ludzkim relacjom. A relacje naturalne, ludzkie są regulowane przez naturalne, ludzkie odruchy, czyli emocje, czyli na przykład wstyd. Więc jeśli miałoby nie być wolno zawstydzać osób, które zachowują się w sposób destrukcyjny lub krzywdzący, to tracimy narzędzia do tego, by takie zachowania wypleniać z populacji. A jeśli przestajemy z populacji eliminować krzywdę, to w końcu ta populacja zostanie tak skrzywdzona, że się stanie to, co z każdą nieuzdrowioną ofiarą, czyli stanie się agresorem. Wszyscy członkowie populacji staną się agresorami, bo zacznie być to metoda przetrwania i ten system się zmieni po prostu i inne będą narzędzia jego regulacji. To jest po prostu logika, to jest konsekwencja. I człowiek człowiekowi wilkiem wtedy naprawdę się stanie. Więc nie pozwalając na wczesne regulacje wczesnych objawów zachowań dekonstruktywnych, pozwalamy na chaos totalny. Tak wchodzi diabeł. Diabeł, który jest po prostu piękny, kuszący. W białych rękawiczkach. Tak wchodzi zło pod przykrywką dobra. Tak wchodzi kłamstwo w ubraniu prawdy. I ustawia wszystko. I ma za sobą popleczników. Rzesze popleczników, którzy nie rozumieją konsekwencji własnych działań. Rozumieją tylko proste akcja, reakcja. Mylą znaczenia i w efekcie, chcąc jak najlepiej, robią jak najgorzej, robią szkody. Ludzie mylą brak agresji z tym, żeby było miło. Życie to nie jest sytuacja, w której jest dobrze w ogóle, kiedy jest zawsze miło. Znów pomyślmy o systemach. Jeśli organizmowi jest zawsze miło, to on się nie rozwija, tak czy nie? Oczywiście, że tak.
ponieważ on wtedy nie ma żadnych bodźców do tego, by się uczyć, by się rozwijać, by się starać, by wyrabiać sobie odporność, by wzrastać. On nie ma powodu wzrastać. To dyskomfort jest motorem rozwoju. Na tym polega ta nasza planeta. Wszystko tutaj na tym polega. Tak, znowu metafora perły. Co prawda perły nie są do niczego potrzebne małżom, ale nam są potrzebne, bo są ładne. Perły się biorą z ziarenka piasku, które uwiera. Czy może być piękniejsza metafora tego, jak działa rzeczywistość? Tak działa ta planeta. I nie wiem, może są inne planety, na których jest życie, na których totalny komfort powoduje rozwój. Ale u nas tak nie jest. I trzeba być naprawdę butnym bucem, antropocentrycznym kurczę ślepcem, nierozumiejącym znowu niczego poza własnym chcieństwem, by chcieć negować i zmieniać zasady ustalone przez naturę. I oczywiście właśnie te środowiska, osoby i nurty misiowo, ciuciupciowo, słodzieczkowo, ciomylutkę to negują, uważając, że człowiek lepiej wymyśli, niż wymyśliła natura. Nie ogarniają, że sami są w ogóle wymyśleni przez naturę i stworzeni przez naturę. I czegokolwiek nie wymyślą, będzie to naturą. I wiesz, no nie przekroczysz stwórcy. No kurde, jak trzeba mieć poprzewracane w dupie, żeby uważać, że przekroczysz stwórcę? Ja nie mówię teraz o Bogu. O naturze mówię. Jesteś, wiesz, wypierdkiem planety. Tobie się wydaje, że ty wprowadzisz zasady lepsze, niż ta planeta w ogóle wypracowała właśnie jako samoutrzymujący się system. No wiesz, tego ci wybija, takie od szamba, jeśli tak ci się wydaje. I równocześnie ci ludzie, ci sami ludzie bardzo często uważają, że człowiek jest rakiem tej planety. Czyli jest rakiem, ale zasady będzie w ogóle wprowadzał swoje. I to już nie chodzi o to, czy przyzwolić, czy nie przyzwolić na to, żeby ktoś wprowadzał swoje zasady, tylko czy one zadziałają, rozumiesz, na tej planecie? Nie zadziałają ci. Nie sprawisz, że na Ziemi, między ludźmi, będzie zawsze miło. A wiesz, dlaczego tego nie sprawisz? Bo jeśli stworzysz warunki, w których będzie zawsze miło, to wiesz, co się zrobi? Zrobi się cholernie niemiło. Po pierwsze, zrobi się nudno. Po drugie, ludzie staną się roszczeniowi. Będą potrzebowali coraz więcej, no bo taka jest natura żywego organizmu. On potrzebuje coraz więcej tego, co mu służy, nie? Więc wiesz, co się stanie? Zacznie się agresja. Zacznie się zabieranie sobie wzajemnie. No chyba, że ktoś zapewni wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby było miło dla całej ludzkości. Tylko powiedz mi, kto ma to zrobić? Może Afroamerykanie? A może Żydzi? A może klasa robotnicza? A może
jakiś inny gatunek podludzia sobie stworzymy, żeby służył tym, którzy mają żyć w wiecznie miło. Sorry, ale to brzmi bardzo niemiło. To brzmi bardzo groźnie. Powiedziałabym, że brzmi to jak skrajna agresja. Czyli nie może być zawsze miło, rozumiesz? Jeśli ty się nie godzisz na to, żeby nie było zawsze miło, to ty się nie godzisz na planetę Ziemia. To ty się nie godzisz. Nie no, ty się nie godzisz na planetę Ziemia, co tu dodawać? Czyli jeśli ty postulujesz, by było zawsze miło, to ty postulujesz tak naprawdę, by wszyscy cierpieli. By wszelkie dekonstruktywne zachowania, sprawy, rzeczy miały prawo istnieć i byśmy nic z tym nie robili. No ale tak, jak będą dekonstruktywne, jakieś nieprzyjemne, no to nie będzie zawsze miło, nie? Co tu zrobić? No jechać na wyparciu, na zaprzeczeniu. Czyli wiesz, ktoś cię obraża, ktoś na ciebie pluje, to mówisz, że deszcz pada. Żeby było zawsze miło, jeśli nie regulujemy w partnerski sposób. Za 300 metrów na rondzie trzeci zjazd. Ze strony innych ludzi, to my wszyscy musimy jechać na wyparciu, na zaprzeczeniu, żeby sami siebie oszukiwać, że jest miło, jeśli nie jest miło. A to, że jest jakoś miło gdzieś, w czymś, to jest nagroda za bardzo konstruktywne działanie. Jest to stan przejściowy w ogóle. Od tego zacznijmy. W życiu miłe są tylko chwile. I właśnie tak, ta sytuacja, gdy jest miło, jest to stan przejściowy. Jak się coś udało osiągnąć, zbudować, stworzyć i przez chwilę czerpiemy z tego profity. A nie, że może być cały czas miło. Nie może być cały czas miło, bo to miło to jest cel wszelkich działań. Walić ludzi, ale u roślin. Miło jest celem fotosyntezy. Rośliny po to fotosyntezują, by było im miło, czyli żeby były najedzone i mogły wzrastać. Więc to nie tylko u ludzi, tak, u każdego żywego organizmu na tej planecie. Miło jest w efekcie pracy. Miło psychicznie jest w efekcie pracy nad sobą. A nie pod wpływem wymuszania przez ludzi, którzy sobie nie potrafią poradzić z tym, że czasem są różne rzeczy niemiłe. Dobra, jestem na miejscu, nie mogę się skupić już dalej. W sumie to powiedziałam już wszystko, więc kończę. Dziękuję bardzo. W ostatnich miesiącach zacieśniłam swoje kontakty z Fundacją Człowiek Taki Jak Ty. Byłam kilka razy u nich na warsztatach. Jestem w trakcie tworzenia korali, takich na wzór afrykańskich. Korale robię z gliny. Dzieciaki mi pomagały, dzieciaki się uczyły. Sztuka będzie kosztowała 100 zł. I możecie tutaj je zobaczyć na zdjęciach i już zamawiać. Kasa idzie oczywiście na potrzeby Fundacji Człowiek Taki Jak Ty. Przede wszystkim na to, by Kingsley mógł ściągnąć do Polski swoją rodzinę i by jego syn mógł podjąć studia w Polsce. Tu Wam wrzucam trochę zdjęć z warsztatów, też z ostatniej kolacji afrykańskiej z Dream Session, gdzie uczyłam się nosić wielki ciężar na głowie i szło mi tak sobie, ale nie najgorzej.
Fundacja Człowiek Taki Jak Ty, czy też Człowieka Takiego Jak Ty, czyli Kingsleya, możecie wesprzeć, korzystając z lekcji z native speakerem, jakim jest Kingsley, oraz śledząc jego kanał